Państwu mój autorski przepis na białą kiełbasę. Idą święta, więc każdemu na pewno będzie smakowała. W przygotowaniu białej kiełbasy użyłam kilogram łopatki i pół kilograma borczku. Mięso, przeważnie tak jest na kilogram mięsa, 2 dekagramy soli plus peklosul. Mięso mielimy na sitko o grubych oczkach i do tego dodajemy czosnek. Soli już nie trzeba, bo mięso było solone. Trochę pieprzu, w zależności jak kto lubi, pikantną czy mniej. I majeranek. Dodajemy również wody, żeby kiełbasa miała klej. I wyrabiamy do puszczenia kleju. Teraz jelita napychamy mięsem i będziemy formować kiełbaski. Odpalamy maszynę i jedziemy. Kiełbasę mamy już zrobioną. Można ją odparzyć. Parzymy 20 minut w wodzie. Można także upiec w piekarniku lub zrobić w piwie. I jest bardzo smaczna i polecam na święta. Wkładamy. Wkładamy i gotujemy. Minęło już 20 minut. Kiełbasa już jest ugotowana. Najlepiej smakuje, gdy senior gotuje. Życzymy smacznego. Teraz będziemy nadziewać kiełbasę i w tej chwili nakładamy jelito na drutkę. Coś nie idzie. Dobra, ja jeszcze? No, ja też nie myślę, że dobrze. Jak ja już ci mówię, że dobrze, to dobrze. No, tak no. Myślę. Ale kiełbasy nie jadłaś. Ale surowe mięso spróbowałam. No. Ja na oko wszystko. Ja też na oko, no, ale próbuję odbyć świeczkę. Ale jaka ładna ta spódnica na zdjęciach po Jaka spódnica? Spódnica.